Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy po pierwszej rundzie konkursu Gol Wiosny 2024 i krótkie przypomnienie zasad. W drugiej rundzie będziecie głosować na jednego gola spośród trzech, które to przeszły pierwszą rundę. Przypominam, iż w konkursie, w zasadzie w losowaniu nagród, wezmą tylko i wyłącznie subskrybenci mojego kanału i to subskrybenci publiczni, gdyż wtedy widzę, czy ktoś subskrybuje mój kanał, czy też nie. W tej chwili widzicie, kto głosował i jak głosował. Jak widzicie, 25 osób nie ma ustawionego YouTube'a jako publicznych subskrybentów i ja nie wiem, czy oni subskrybują moje konto, czy też nie. Jako przykład podam Wam, tutaj jest taki użytkownik Jumper420. On ma ustawioną subskrypcję jako publiczne i nie subskrybuje mojego konta. Więc sami widzicie, no, że muszę się trzymać tej zasady, że w losowaniu nagród wezmą tylko i wyłącznie publiczni subskrybenci, o których wiem, że subskrybują mój kanał. W tej chwili 25 osób no, nie kwalifikuje się do losowania. Mają oczywiście czas, macie czas do zmiany tych ustawień, to jeszcze spokojnie, to prawie 2 tygodnie, aż do losowania nagród. I w tej chwili sytuacja przedstawia się tak, że po pierwszej rundzie do drugiego etapu przechodzą gol numer 3, gol numer 4 i gol numer 7. Jak widzicie, no, rywalizacja była mocna, tutaj różnice jednego głosu zadecydowały. Więc teraz przypominam kolejno te trzy gole. Gol numer 3. Ryszard Lipowicz z Ruchu Bojanowo w meczu z Zawiszą Dolsk 18 maja 2024 strzelił bardzo ładnego gola, sprytnie przerzucając piłkę nad wychodzącym z bramki bramkarzem Zawiszy. Bardzo ładnie, bardzo ładny gol. Nie dziwię się, że przeszedł do drugiej rundy. Gol numer 4 z tego samego meczu. Wojciech Hankiewicz z Ruchu Bojanowo. Po dośrodkowaniu Michała Poprawy pięknie uderzył głową w samo okno bramki. Bramkarz tu nie miał nic do powiedzenia. Naprawdę ładnej urody ten gol. Również został doceniony przez kibiców. A więc gol numer 4 przechodzi do rundy drugiej. I ostatni, gol numer 7. Gol numer 7 autorstwa Patryka Juskowiaka z Wisły Borek Wielkopolski. 16 czerwca 2024 w meczu z MTS-em Pawłowice uderzył z połowy boiska, czym zaskoczył bramkarza z Pawłowic i strzelił bardzo ładnego gola. A więc teraz przez tydzień głosujecie na jednego gola spośród tych trzech. Przypominam, gol numer 3, Ryszard Lipowicz, Ruch Bojanowo. Gol numer 4, Wojciech Hankiewicz, Ruch Bojanowo, strzał głową. I ostatni, gol numer 7, Patryk Juskowiak, Wisła Borek Wielkopolski, strzał z połowy boiska. Zapraszam do typowania, nagrody czekają i przypominam o zmiany ustawień na YouTube na subskrypcje publiczne, bo naprawdę myślę, że
Nagrody są fajne i warto to zrobić, a ja będę się trzymał zasad i na pewno w losowaniu wezmą tylko udział uczestnicy, o których będę wiedział, że subskrybują mój kanał. Dziękuję dzisiaj za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia. Być może w weekend przeprowadzę jakąś transmisję, chociaż na razie nie mam żadnych informacji o meczach sparingowych w ten weekend. Jeżeli coś będzie niedaleko miejsca mojego zamieszkania, najprawdopodobniej pojadę i coś tam nagram, coś tam będę transmitował. Także do zobaczenia i do usłyszenia już niedługo. Zapomniałem wam powiedzieć, że w tej chwili już jest 410 subskrybentów, a więc do rozlosowania są 4 karty podarunkowe Lecha Poznań na bilety czy też karnety, a nie 3, tak jak było na początku. Także mamy już 4. I no nie chcę was podpuszczać, ale jeżeli do losowania zebrałoby się 500 subskrybentów, to dołożę 5. kartę. Tak więc zachęcajcie znajomych, koleżanki, żony, mężów do subskrybowania mojego kanału, gdyż wtedy zwiększycie swoją szansę na wylosowanie karty podarunkowej o wartości 100 zł. Tak więc zapraszam.